Witam Państwa serdecznie na naszym pierwszym spotkaniu. No, chciałem powiedzieć po wakacjach, ale jeszcze mamy ostatni dzień wakacji. Mam nadzieję, że Państwo przez ten czas wypoczęli, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy ta nadzieja nie jest jakoś naiwna z racji tego, że sporo jest zadań na nowy rok szkolny. I startujemy z odporną szkołą dla dyrektora. Będziemy się starali jak najlepiej, jak najtrafniej Państwu pomagać. Potem Państwo ocenią, na ile nam się to udało. Dzisiaj startujemy z tematem, który wydaje się być ważny z różnych perspektyw, zarówno prawnej i polityki oświatowej państwa, dlatego że jest to jeden z obszarów, który uznawany jest za szczególnie ważny i przeznaczane są na to spore środki. Ale z punktu widzenia funkcjonowania każdej szkoły jest to też obszar niezwykle istotny, ponieważ w znacznej mierze decyduje o dobrostanie uczniów, szczególnie tych o specjalnych potrzebach, ale myślę, że po dzisiejszym webinarze stanie się jasne, a być może już jest jasne, że rzecz dotyczy wszystkich uczniów. No bo każda uczennica i każdy uczeń ma swoje specyficzne potrzeby, a szkoła próbuje na te potrzeby jak najlepiej odpowiadać, więc owe zróżnicowane potrzeby dotyczą właściwie wszystkich uczniów i wszystkich uczennic. Odporna szkoła dla dyrektora jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tutaj jest na nasz temat kilka słów. Mam nadzieję, że Państwo już o nas wielokrotnie słyszeli, a może kooperujecie z nami już od dawna. Chcę tylko podkreślić, że wiemy, co robimy, bo robimy to od 28 lat. Poznaliśmy bardzo wielu nauczycieli, bardzo wielu dyrektorów, współpracowaliśmy z wieloma szkołami i próbujemy na tyle, na ile potrafimy, i z dużą determinacją proponować nowe inspiracje, proponować programy, które pozwalają szkołom realizować swoje plany i ambicje. Po prostu staramy się, żeby dzięki naszej współpracy te szkoły, które się na to zdecydują, mogły skuteczniej uczyć i lepiej angażować dzieci, młodzież, ale także nauczycieli, dorosłych, rodziców, całe społeczności lokalne w ten rozwój, o który wszystkim nam chodzi. Przypomnę też, bo jest to ważna z naszego punktu widzenia, ale myślę, że dla Państwa też sprawa, że pod tymi adresami, które tutaj widać, mogą Państwo znaleźć zarówno inspiracje, jak i propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych, jak i bezpłatne programy, które dotyczą wielu kluczowych obszarów funkcjonowania szkół i które pozwalają się rozwijać. O jednym z takich programów będę prosił, żebyśmy jednego z naszych panelistów, za chwilę powiem szczegółowo o kim mówię, o informacji o jednym jednej z takich możliwości. No i jeszcze jedna zapowiedź. Przepraszam Państwa za te takie informacyjne wstępy, ale chcielibyśmy zaprosić Państwa nauczycieli i samych Państwa na taki szczególny Dzień Nauczyciela. Dlatego ten nawias w odrębnym kolorze i słówko dla, bo chcielibyśmy te konferencje, które realizujemy 8 października, poświęcić nauczycielom jako osobom, jako takim. Tym, którzy na co dzień pracują, na co dzień koncentrują się na potrzebach innych, a to ma być takie doświadczenie, które będzie się odnosiło bezpośrednio do nauczyciela jako człowieka. Jak powinien dbać o siebie. O, Ola mi próbuje dać nowe klucze. Przepraszam, włączył nam się jakiś obcy dźwięk. Nie, chcę, nie chcę nowych kluczy. Własna usługa, zatrzymaj transmisję na żywo. Przepraszam, spróbuję zatrzymać. Chyba już. Skończę o konferencji. Dzień dla nauczyciela, uczę, mam wpływ.
Zachęcam bardzo Państwa do powiedzenia o tym nauczycielom, ale też warto samemu wejść i posłuchać naszych prelegentów. Jeszcze w dniu dzisiejszym dostępne są bilety na tę konferencję w promocyjnej cenie. I przechodzimy już do dzisiejszego spotkania. Wiem, że Państwo na to najbardziej czekają. Chciałbym przede wszystkim przywitać naszych prelegentów, którzy zgodzili się wziąć udział w tym ważnym temacie i w tej ważnej rozmowie. Chciałem powitać serdecznie Olę Rodzewicz, która powie z poziomu swojego doświadczenia pracy z różnymi szkołami, bo jest dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale też ekspertką w projekcie Forum Edukacji Włączającej i Akademii Edukacji Włączającej. Jest osobą, która widziała już niejedną szkołę, niejednemu dyrektorowi pomogła. W związku z tym powie nam o tym, co w tej sprawie robi państwo, jakiej pomocy szkoły mogą się spodziewać, ale też jak z punktu widzenia przepisów rozumiana jest edukacja włączająca, co to właściwie znaczy włączanie. Drugą naszą gościnią jest Małgorzata Solowska, dyrektorka liceum, które praktykuje włączanie. Potrzebna jest nam tutaj po to, żeby urealniać to wszystko, o czym będziemy robili, ponieważ jest osobą, która na co dzień odpowiada za funkcjonowanie dużej szkoły i przekłada to na codzienne działania, a także jest trenerką zajmującą się między innymi tematyką edukacji włączającej i w związku z tym również obserwuje nie tylko własną radę pedagogiczną, ale także inne rady i spotyka się z innymi dyrektorami. I wreszcie Jan Dąbkowski. Jan Dąbkowski kieruje zespołem w Centrum Edukacji Obywatelskiej o Szkoła Otwartości. Jest trenerem, ale też ten program, którym kieruje, jest jednym z tych, do których chcielibyśmy Państwa zachęcać. Pokażemy na slajdzie, jak można dołączyć do programu, a Jasiek opowie o tym, w jaki sposób można z niego skorzystać. Jest to program, który w naszym przekonaniu dobrze odpowiada na te wszystkie potrzeby i wyzwania, które pojawiają się w szkołach w związku z wdrożeniem edukacji włączającej. To tyle wstępów. Powiem jeszcze tylko, że liczymy na to, że Państwo będą aktywni na naszym czacie, że będziecie tam zaglądać i pisać nie tylko pytania, tutaj piszę o pytaniach na slajdzie, ale te swoje przemyślenia, refleksje, pomysły na to, co myślicie na temat włączania w waszych szkołach. Mam wrażenie, że podczas naszych webinarów wartością dla uczestników jest nie tylko to, co powiedzą nasi prelegenci, ale także to, co czytają na czacie i z czym mogą się w jakiś sposób, do czego mogą się odnieść, skonfrontować. Zatem zapraszamy, żeby ożywić ten czat i wpisywać tam nie tylko pytania, ale też swoje wątpliwości albo przekonania, albo dobre praktyki. Na pewno komuś się mogą przydać. Bardzo dziękuję. W takim razie już z góry za to, że Państwo tam zajrzą i oddaję głos Oli Rodzewicz. Spróbuję też umożliwić Oli przełączanie prezentacji, bo tak pewnie będzie praktycznie. Już to robię. Mam nadzieję, że się powiedzie, bo technika zawsze bywa zawodna. Olu, oddaję Ci głos. Mam nadzieję, że możesz przełączać slajdy. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę to sprawdzimy. Tak. Tak mogę. Super, bardzo się cieszę jak dziecko, jak się udają takie techniczne rzeczy. Okej. To witam Państwa serdecznie, się nazywam Ola Rodzewicz. Jedno, co chciałabym od razu powiedzieć, to, że już jestem byłą dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej w Węgorzewie od roku. Byłam dyrektorką przez 15 lat i tak zdecydowałam, że ze względu na moje zaangażowanie w zupełnie inne rzeczy, już czas pozwolić komuś rozwijać tę firmę dalej.
Dzisiaj w temacie edukacji włączającej, ponieważ całe moje życie jest związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zawsze mówię, że jeżeli na czymś się znam, to na pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wydaje mi się, że też rozumiem i czuję, co to znaczy obejmować pomocą psychologiczno-pedagogiczną kogoś. Zawsze proszę, żeście sobie Państwo wyobrazili, że jeżeli robicie to z pozycji osoby zarządzającej, a jest tam słowo obejmować, to wyobraźcie sobie, co to znaczy kogoś objąć. Po pierwsze, trzeba mieć zgodę tej osoby na to, żeby to zrobić, a po drugie, no, trzeba też chcieć to zrobić, prawda? I jeśli te dwie rzeczy ze sobą grają, to wtedy mówimy o czymś, co się nazywa takim efektywnym wsparciem osób, które tego potrzebują. A dzisiaj trochę o włączaniu będę Państwu opowiadać. To jest nasze spotkanie, to jest niewiele czasu. Więc mam nadzieję, że też zachęcę Państwa do tego, żeby się może spotkać ze mną gdzieś w innych przestrzeniach albo żeby skorzystać z nieodpłatnych form, w których Państwo będziecie mogli uzyskać więcej informacji na ten temat. Ale temat włączania nie jest dla nikogo nowy. Natomiast ja Państwu chcę opowiedzieć o kontekście tego włączania. I o włączaniu mówimy między innymi dlatego, że Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i w tym momencie stała się po prostu państwem stroną. A skoro się stała państwem stroną, to wzięła na siebie obowiązek wdrażania i monitorowania postanowień tej konwencji, prawda? I to, co obserwujemy od tego 2012 roku, takie zmiany, które już się pojawiły w prawie, ja też króciutko dzisiaj będę chciała naprawdę bardzo tak tylko zasygnalizować Państwu, to zobaczycie Państwo, jak to się już zmieniało na przestrzeni tych ostatnich 10 lat. I to, że dzisiaj mówimy o edukacji włączającej, to nie znaczy, że przychodzi jakaś rewolucja, bo pewnie słyszycie Państwo takie głosy, choćby w związku z tym, że pojawił się pedagog specjalny i inni specjaliści w szkole. Słyszycie Państwo pewnie takie głosy, że to teraz będziemy zamykać specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, prawda, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i będziemy teraz wszystkie te dzieci włączać do szkoły ogólnodostępnej. Idea edukacji włączającej jest zupełnie inna. I będę dzisiaj do Państwa też apelować i prosić Państwa o to, żebyście się stali takimi ambasadorami tej rzetelnej informacji, bo jak zawsze z informacją, prawda, ona przetwarzana czasami jest w niewłaściwy sposób. I oczywiście, jeśli chodzi o, nie wiem, czy ja mogę wrócić do poprzedniego slajdu. No tak. Oho, tylko niestety nie widzę tej opcji. A próbuję strzałkami. To. Nie ma u mnie żadnych strzałek. Dobra, to spróbuję. To spróbuję przejąć. Dobra. Jednak się nie udało. Tak jak myślałem. Technika zawodzi. Okej. Okay. Tak, mogę prosić o powrót do tego poprzedniego slajdu, ponieważ tam jest, do poprzedniego. Tam jest. Nie wchodzę. Przepraszam, już wracam. Okej. Okay. Tam jest taka bardzo ważna informacja, ponieważ nie wiem, myślę, że Państwo jako dyrektorzy już spotkaliście się z tym, że w 2019 roku została podpisana ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I to jest taka ustawa, która jest odpowiedzią na tą ratyfikację Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To jest takie działanie państwa, żeby ta edukacja włączająca stała się po prostu realna, prawda? I my dobrze wiemy, że to jest tak, że jeżeli coś się na poziomie legislacyjnym ukazuje, to my się na początku czasami denerwujemy. Ja sama byłam dyrektorką 15 lat, więc dobrze wiem, że czasami mnie to po prostu wysadzało mnie w powietrze to czasami, co się pojawiało, ale też im więcej dostawałam informacji, tym lepiej rozumiałam tą sytuację i potem finalnie zawsze widziałam z tego korzyść, prawda? Ja w ogóle się posługuję takim językiem korzyści, więc myślę sobie, że zawsze z tego tortu trzeba wziąć dla siebie to, co jest najlepsze. To jeśli mogę prosić już ten kolejny slajd, to chcę powiedzieć, że w tej ustawie Państwo w takim, jak to w ustawie, prawda, na dużym stopniu ogólności zobaczycie pewne rzeczy, ale uszczegółowieniem, szczególnie jeśli chodzi o dostępność cyfrową, jest zupełnie inna ustawa, tak? Więc też jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do tej ustawy. Poproszę kolejny slajd. I
Ja chcę Państwu powiedzieć o pięciu definicjach, które się pokazują w tej ustawie i one są no jakby wyciągnięte językiem konwencji, prawda? I ten język jest dla mnie bardzo inkluzyjny już. To jest język, który ja bardzo lubię i powiem Państwu, że jak zaczyna się mówić, że jak się zaczyna mówić tym językiem, to człowieka potem już wszczypie w język, jak mówi inaczej. I to jest fajne też w takiej zmianie społecznej. Ona trwa, prawda? Ona potrzebuje czasu, żeby pewne i postawy społeczne i żeby pewne procesy się zmieniły. Ale jeśli się dzieje i my też mamy taką miękką postawę, to będą się działy bardzo fajne rzeczy. Dla mnie osoby, która pracuje 22 lata już w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to jest taki moment, nie ukrywam, na który ja bardzo czekałam, czyli moment, w którym słyszę, że nie dzielimy ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, tylko mówimy o osobach ze szczególnymi potrzebami i nie mówimy, że my jako osoby pełnosprawne teraz włączymy osoby z niepełnosprawnościami, prawda, do naszego życia. Nie, ustawa mówi w bardzo piękny sposób, że będziemy teraz robić wszystko, żeby każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła funkcjonować w pełni na zasadzie równości z innymi osobami. Zobaczcie, jaki to jest piękny, inkluzywny język. On nikogo nie stawia wyżej, niżej, lepiej, gorzej, w mniejszości, w większości. On mówi, każdy z nas jest albo stać się może osobą ze szczególnymi potrzebami, prawda? I my znamy kontekst i rozumiemy, że to się zaczęło od ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. I wiemy, że dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna dla tych osób została stworzona. Ale to, co widzimy dzisiaj, to, że to się przekłada bezpośrednio na jakość życia wszystkich ludzi. Że nie jest tak, że jak mamy windę w budynku, to korzystają z niej tylko i wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ruchową, prawda? A dla innych jest krzyż przekreślony i napisany nie korzystać. Nie jest tak, prawda? Korzystamy wszyscy i okazuje się, że jesteśmy albo możemy stać się osobami ze szczególnymi potrzebami i w ogóle wtedy ta dostępność jest dla nas taka na dotyk. No to zacznijmy od tych definicji, bo one są ważne bardzo, żeby też je rozumieć. Po pierwsze, mówimy o barierze, prawda? Ten pierwszy slajd jeszcze poproszę bardzo. Czyli bariera jest przeszkodą albo ograniczeniem i właśnie te trzy wymiary mamy. Architektoniczny, cyfrowy albo informacyjno-komunikacyjny, który uniemożliwia albo utrudnia osobie ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. I my już wiemy, prawda, że to jeśli chodzi o tę dostępność architektoniczną, prawda, cyfrową, to my wiemy, że dla osób z zaburzeniami zmysłów, prawda, jeśli chodzi o architektoniczną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a tymczasem ja bym chciała Państwu włączyć pewną czujność. Jeśli to dotyczy wszystkich osób, to jak mamy te schody nieszczęsne, prawda, w szkole na przykład, czy w przedszkolu, bo to jest taki bardzo powszechnie używany przykład ze schodami, to jeśli mamy te schody, to wiemy, że trzeba zrobić windę, że trzeba zrobić podjazdy i wszyscy mówimy tak, już to wszystko zrobiliśmy. Tak i ustawa mówi, zrób to na poziomie minimalnym. A ja Państwa chcę zachęcić do wrażliwości, czyli do tego, że jeżeli macie takie pstrokate naklejki na schodach w swoich szkołach albo przedszkolu i jeżeli zobaczycie, że macie dzieci, nie wiem, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu albo z zaburzeniami integracji sensorycznej, ktoś ma nadwrażliwość wzrokową jakąś, to też może być bariera dla tej osoby. To też może być bariera, która uniemożliwia mu albo utrudnia mu funkcjonowanie na zasadzie równości z innymi osobami. I wcale nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, teraz przyłapać na tym, że ma takie naklejki w swojej szkole, prawda? Chodzi o to, żeby włączyć pewną wrażliwość. Jeżeli macie uczniów albo uczennice, którzy zgłaszają takie problemy, to po prostu posłuchajcie ich. Przemku, bardzo bym poprosiła następny slajd. Proszę. Dziękuję. Kolejna definicja dotyczy dostępności. No to jak się spotykamy i rozmawiamy o dostępności i Państwo wiecie, że w kierunkach realizacji Państwa na ten rok w 9 punkcie macie dostępność, prawda? Zapewnienie dostępności, prawda? I no to czym jest ta dostępność? Dostępność mamy w trzech wymiarach: architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Określana jest w ustawie
jako minimalne wymaganie do spełnienia. I jak Państwo, dzisiaj powiem troszkę o programie dostępnej szkoły, ale jak Państwo znacie program dostępnej szkoły, to wiecie, że tam te standardy są opisane i to ten poziom minimalny, jak ja pracuję z ludźmi w całej Polsce, to jak wszyscy poznają te standardy na poziomie podstawowym, mówią, że spełniają, prawda? Więc też można czuć po pierwsze się spokojnie, ale po drugie też mieć takie przekonanie, że to się fajnie rozwija w Polsce, prawda? I dostępność oczywiście robimy poprzez uniwersalne projektowanie albo zastosowanie racjonalnego usprawnienia. I poproszę kolejny slajd. No, to dochodzimy do definicji osoby ze szczególnymi potrzebami. Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami? I każdy pewnie z automatu myśli, osoba ze szczególnymi potrzebami to jest na pewno osoba z niepełnosprawnością, prawda? Dzisiaj wszyscy mówią w ogóle, o co w tej włączającej chodzi, prawda? Tyle programów ze specjalnych potrzeb edukacyjnych już zrobiliśmy. No to chcę Państwu powiedzieć, że nie. Osoba ze szczególnymi potrzebami to jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne albo wewnętrzne, albo na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania albo zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. I teraz zadanie wszystkich instytucji publicznych i osób w nich pracujących jest takie, żeby te bariery likwidować, a nie żeby po stronie osoby ze szczególnymi potrzebami była odpowiedzialność przezwyciężenia tej bariery. I zauważcie Państwo, nie mamy tutaj opisu, że dotyczy to osoby z niepełnosprawnością. To jest osoba ze szczególnymi potrzebami. Dzisiaj w świecie różnorodności, jaką mamy w swoich szkołach, przedszkolach i wszystkich instytucjach, chcę Państwu powiedzieć, że no, takim błędem myślowym jest już sugerowanie się tym, że specjalne potrzeby edukacyjne to i tylko i wyłącznie ten katalog, który mamy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej albo w kształceniu specjalnym, prawda? To jest dużo szersze pojęcie. Poproszę o kolejny slajd. Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami oprócz osób z niepełnosprawnościami? To na pewno dzisiaj są nasi goście z Ukrainy. To jeśli mówimy o włączaniu, to jednym z elementów edukacji włączającej jest przygotowanie się na takie sytuacje kryzysowe, w których będziemy włączać osoby, które pochodzą z innego systemu kulturowego, prawda, i z innego systemu edukacyjnego. To w pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 2017 roku już mamy dawno zapisane, czyli mamy już 5 lat to, że jakby mamy też mieć wypracowane pewne standardy w tych zakresach. Do tego też zachęcam, żeby się może nad tym trochę pochylić, ale myślę, że w ostatnich miesiącach Państwo pewnie bardzo intensywnie to robiliście. Osobom ze szczególnymi potrzebami będzie dziecko, młody człowiek, który jest na przykład w kryzysie depresyjnym, prawda, albo ma depresję. I wiecie Państwo, po tej sytuacji z pandemią, to ja z pozycji pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że minął rok i wszystkie dzieciaki i młodzież odetchnęła z ulgą, prawda? Ten kryzys dalej trwa i oczywiście jeśli ktoś miał zdolność taką większą do rezyliencji, to fajnie, ale bardzo wiele dzieciaków jeszcze nadal jest w kryzysie. To też jest osoba ze szczególnymi potrzebami. Edukacja włączająca mówi projektuj też dla niej edukację. Taką osobą zdecydowanie jest uczennica w ciąży. To jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne albo wewnętrzne znalazła się w takiej sytuacji, prawda? I wiecie, jeszcze kilkadziesiąt lat temu to byśmy ją wypchnęli z systemu, prawda, żeby tam nie gorszyła innych, bo przecież tak się robiło i już pracuję 20 lat w edukacji, to wiem dobrze, co się działo. A dzisiaj, zresztą myślę, że od zawsze było takie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, teraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponieważ rozmawiałam bardzo często z pracownikami ministerstwa i zawsze słyszałam jedno, zróbcie Państwo wszystko, żeby uczennica skończyła szkołę. I to jest osoba ze szczególnymi potrzebami. To jest osoba, która mieści się w tym katalogu, jeśli chodzi o potrzeby edukacji włączającej. Dzieciaki, których rodzice się rozwodzą. Myślę, że to nie jest jakiś odizolowany przykład, prawda? To jest na pewno często pojawiający się u Państwa
problem w szkołach i w przedszkolach, to również są dzieciaki ze szczególnymi potrzebami. I taki ostatni obrazek, który sobie pozwoliłam wkleić, to oczywiście to są moje podpowiedzi dla Państwa. To są na pewno osoby w procesie korekcji płci, które Państwo macie w swoich szkołach i przedszkolach. To są osoby, które zdecydowanie są osobami ze szczególnymi potrzebami i wymagają dzisiaj pomocy ze strony instytucji, w której się uczą. Poproszę następny slajd. I tu mamy dwie ostatnie definicje, a mianowicie uniwersalne projektowanie i za chwileczkę racjonalne dostosowanie. I wiecie Państwo, jeśli mówimy o uniwersalnym projektowaniu, to mówimy o tym, co się już dzisiaj dzieje, czyli budujemy zupełnie nowe szkoły, prawda, w których wszystko jest zgodnie ze standardami dostępności architektonicznej. Od 2019 roku już żaden budynek użyteczności publicznej nie ma zatwierdzonego planu, jeśli nie jest to budynek zgodny ze standardami dostępności. To wiemy. To jest bardzo fajne. I to samo dotyczy wymiaru edukacyjno-społecznego. Dzisiaj musimy zacząć projektować edukację tak, żeby ona była dostępna dla wszystkich. Nie możemy jej dzielić na sprawnych, pełnosprawnych i bawić się w te dostosowania wymagań edukacyjnych, bo już po czasie wiemy, że różnorodność potrzeb naszych uczniów jest tak ogromna, że nie dajemy rady po prostu tego robić w szkołach. Więc należy uniwersalnie projektować edukację tak, żeby na pewnym poziomie ona była na starcie dostępna dla wszystkich, a potem możemy różnicować te potrzeby. Poproszę następny slajd. I ostatnią definicją jest racjonalne usprawnienie, czyli takie zastosowanie pewnych środków wtedy, kiedy nie możemy czegoś uniwersalnie zaprojektować. Jeżeli nie możemy architektonicznie zaprojektować uniwersalnie szkoły, to ją racjonalnie dostosowujemy i Państwo to wiecie. Budujemy windę na zewnątrz, prawda? I wiecie Państwo, takim przykładem miękkim w obszarze edukacyjno-społecznym racjonalnego usprawnienia jest na przykład to, że jeżeli uczeń albo uczennica z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w takim systemie klasowo-lekcyjnym w szkole, bo na przykład nie wiem, są po operacji, ulegli wypadkowi komunikacyjnemu albo z uwagi na jakieś trudności wewnętrzne, wówczas Państwo występujecie do poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. I co robicie Państwo? Jeździcie do domu, do tego dziecka, prawda, żeby obowiązek nauki został spełniony. I zobaczcie Państwo, to już wtedy nie po stronie tego ucznia czy uczennicy jest ten obowiązek, prawda, żeby on pokonał tę barierę i przyszedł do szkoły. I pamiętam, jak ten przepis tak bardzo się usztywnił co do tego, że to musi być realizowane w domu ucznia, a nie na terenie szkoły, to indywidualne nauczanie. Wiecie Państwo, to właśnie z tego wynikało, że to my mamy zlikwidować tę barierę, a nie to ta osoba ma ją likwidować, prawda? To nie ona ma przezwyciężyć. Jak ja mam fobię szkolną, a potem mam przyjść na nauczanie indywidualne do szkoły, To znaczy się, że po mojej stronie jest tak przezwyciężenie tej bariery i tej trudności. Ja mam się przemóc i przyjść do szkoły na nauczanie indywidualne. Nie, to jest tak, że to po stronie szkoły jest obowiązek zorganizowania tego w taki sposób, żeby to było dla mnie dostępne, a skoro mam obowiązek nauki, to nie po mojej stronie jest ta odpowiedzialność, żeby te bariery likwidować. Poproszę kolejny slajd. Na razie jeszcze Państwo macie coś, co się nazywa dostępem alternatywnym, czyli jeśli ani czegoś nie zaprojektujecie uniwersalnie, ani nie zastosujecie racjonalnego usprawnienia, to możecie Państwo zapewnić takim osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny, czyli jeżeli macie budynek, który jest totalnie niedostosowany, to możecie Państwo na zgłoszoną potrzebę zareagować, prawda? Ale wiemy dobrze, że ta sytuacja nie będzie trwała w nieskończoność i też ze względu na dużą grupę osób ze zróżnicowanymi potrzebami, żadna szkoła ani przedszkole na takim dostępie alternatywnym nie będzie mogła trwać w nieskończoność. Poproszę kolejny slajd. Tu zachęcam Państwa do takiej publikacji Uniwersalne projektowanie w edukacji, doświadczenia nauczycieli Austrii, Litwy, Polski i Finlandii. Tam się Państwo dowiecie o zasadach uniwersalnego projektowania w edukacji, które mówią o takich 7 zasadach. O tym, że to jest równe użytkowanie, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie,
odczuwalna, dostrzegalna informacja, tolerancja na błędy, niski wysiłek fizyczny, rozmiar i przestrzeń dla podejścia i użytkowania. I tak bardzo gonię, bo widzę, że czas nas goni, to chcę Państwu powiedzieć, że to niezwykle ważne, bo to i w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym, ale ja bardzo się skupiam na tym wymiarze edukacyjno-społecznym i chcę powiedzieć, że edukacja włączająca jest dla wszystkich uczniów. Ona nie różnicuje już uczniów na bardziej albo mniej potrzebujących, ona jest dla wszystkich uczniów. Mówi nam o tym, te zasady uniwersalnego projektowania, zachęcam do zapoznania się w ogóle z zasadami uniwersalnego projektowania. I jedną z takich rzeczy, którą tutaj Państwo widzicie, to jest tolerancja na błędy. Wszyscy lubimy urządzenia, w których jest wysoka tolerancja na błędy, czyli jeżeli robię zakupy w sklepie internetowym i tam sobie przeklikuję różne rzeczy i gdzieś popełnię błąd, na przykład nie tą formę płatności, prawda, wybiorę, to strasznie bym się denerwowała, gdybym dzisiaj musiała wrócić do początku tych zakupów i jeszcze raz cały formularz wypełniać. Lubię cofnąć się o jeden krok. Szkoda, że to w edukacji nadal tak nie działa, prawda? Że jeżeli uczeń gdzieś po drodze popełni błąd, to nauczyciel pozwoli mu się cofnąć o ten jeden krok i poprawić tylko to, gdzie ten błąd popełni. Bardzo często musi wrócić do początku, bardzo często dostaje ocenę niedostateczną za to, że gdzieś tam popełnił błąd, prawda? Ja wiem, że dzisiaj już coraz rzadziej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, ale to też jest wynikiem zmiany społecznej. Cieszę się, że tak jest i zachęcam do tego, żeby było tak coraz bardziej. Poproszę kolejny slajd. To jest grant dostępnej szkoły. Jeśli jeszcze Państwo nie spotkaliście się nigdy z nim, a ja myślę, że większość z Państwa, jak tutaj jesteście, spotkaliście się z grantem dostępnej szkoły, to wejdźcie sobie na ten adres model.dostępnaszkola.info i tam macie model dostępnej szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym opisany bardzo pięknie. Poproszę kolejny slajd. I jak wejdziecie sobie Państwo na obszar edukacyjno-społeczny, to zobaczycie właśnie te standardy. Widzicie po prawej stronie na tym zielonym panelu mamy wymiary, te poziomy tej dostępności, podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. I zobaczycie Państwo, one są opisane bardzo szczegółowo. Tu już nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Polecam, żeby porozmawiać też o tym z nauczycielami, prawda? W tym obszarze edukacyjno-społecznym, czy my te standardy dzisiaj spełniamy. Jeśli chcemy być dostępną szkołą, mamy to też w kierunkach realizacji polityki państwa, to zachęcam do tego, żeby jak mówimy o dostępności, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, prawda? I ustawa nam mówi spełnij na poziomie podstawowym, ale mamy też poziom średnio zaawansowany dla tych, którzy chcieliby wprowadzić dodatkowe rozwiązania, a poziom zaawansowany dotyczy innowacji. Poproszę kolejny slajd. No i wiemy, jak spojrzymy wstecz, prawda, że od takiej polityki separacyjnej, czyli dzielenia tych uczniów na sprawnych, pełnosprawnych i jakby tak radzenia sobie w edukacji w ten sposób, poprzez cały szereg działań integracji, która się odbyła, idziemy w stronę inkluzji. I wiecie, założeniem integracji było włączenie osób z niepełnosprawnością do środowiska osób pełnosprawnych. Język inkluzji jest inny, on nas nie dzieli. I nie mówi, będę cię włączał, będę cię pokazywał, prawda? On mówi, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma jakieś potrzeby, one są szczególne. I funkcjonujmy w tym społeczeństwie wszyscy na równych prawach i szanujmy swoje potrzeby. I jeżeli je dostrzegamy, to nie nazywajmy, że coś jest gorsze albo lepsze, tylko cieszmy się z tej różnorodności po prostu, prawda? Poproszę kolejny slajd. I teraz krótko chciałabym powiedzieć Państwu już o dostępności w prawie oświatowym. Pierwsze to jest rozporządzenie z 2017 roku w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I chcę Państwu powiedzieć, że mamy kolejne rozporządzenie zmieniające, prawda? Czyli to rozporządzenie, w którym już wiemy, jakie są zadania pedagoga specjalnego. I uczulam bardzo Państwa, dyrektorów, na to. Pedagog specjalny jest jednym z projektów, który jakby pokazał się nam tutaj ze względu na to, że jakby
Jest ustawa o wsparciu, dzisiaj też będę chwilkę o tym mówić, jest ustawa o wsparciu, projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. I tam mamy rozpisane działania państwa do 2028 roku. Jak państwo jeszcze jej nie widzieliście, to zachęcam do zapoznania się. I pedagog specjalny pojawił się dlatego, że jest jednym z elementów wdrażania tej polityki włączającej, prawda? To nie jest robienie komuś na złość, to nie jest zastąpienie pedagoga szkolnego pedagogiem specjalnym, to jest rozszerzenie oferty ze względu na to, że mamy coraz więcej uczniów i uczennic ze zróżnicowanymi potrzebami. Oni już nie są w mniejszości i dlatego, żeby zapewnić pewien standard i jakość, dostęp i jakość, to włącza się kolejnych specjalistów i wiecie państwo z projektu ustawy, że będzie ich coraz więcej, prawda? Wszyscy mówią, aha, no tak on się nazywa specjalny, to on jest od zajęć rewalidacyjnych, bo tam jest taka możliwość, prawda? Ale zauważcie państwo, że on się pojawił nie z organizacji kształcenia specjalnego, tylko z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli nie jest jego głównym zadaniem prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, tylko organizowanie tej pomocy, rekomendowanie działań dostępności przede wszystkim dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej i wspieranie nauczycieli. Jak państwo zawalicie go rewalidacją, to on nic nie zrobi i z dostępności w waszych szkołach i przedszkolach nic. To jest zupełnie inna idea wprowadzenia tej osoby do szkoły i jeśli zależy wam na rozwoju waszych firm, jakimi są szkoły i przedszkola, którymi zarządzacie, to zachęcam do tego, żeby poświęcić chwilę refleksji i zastanowić się, czy o to by państwu chodziło, żeby to był kolejny wyrobnik, który po prostu będzie robił zajęcia rewalidacyjne, czy lepiej zajęcia rewalidacyjne dać komuś innemu, a w tych niewielu godzinach, które będzie miał ten pedagog specjalny, żeby on się zajmował zupełnie czymś innym. Poproszę kolejny slajd. I pamiętajcie państwo, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna. Nie możemy nikogo do niej zmuszać. Nawet jak macie państwo opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, to jest informacja dla państwa, a rodzic może nie wyrazić zgody albo pełnoletni uczeń na to, żeby go objąć tą formą pomocy. Kolejny slajd. I mamy tu przedszkole i szkoły, jeśli chodzi o formę pomocy. I tu chcę państwu pokazać już tą inkluzję, prawda? Bo państwo dobrze znacie to rozporządzenie i wiecie, co tutaj jest. Ale jest taki zapis na samym początku i w szkole, i w przedszkolu, że pomocy udzielamy w trakcie bieżącej pracy z uczniem przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów. To jest pierwszy poziom referencji, że my to robimy w szkole. Że to my mamy kompetencje do tego, żeby to robić na poziomie szkoły. Żaden lekarz i żadna poradnia psychologiczno-pedagogiczna do państwu do tego nie jest potrzebna, ponieważ macie w swoich szkołach i przedszkolach bardzo wielu specjalistów. I oprócz tego pojawiła się taka nowa forma, która się nazywa zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Prawda? Macie taką formę. Nie wiem, czy w waszych przedszkolach się pojawiła już. To jest wyłączenie ucznia z grupy wtedy, kiedy jego funkcjonowanie w grupie zaburza jego obecność tam. To jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby. Tu nie potrzeba żadnego orzeczenia. Tu jest potrzeba, ona się pojawia i my mamy taką możliwość na podstawie opinii z poradni, żeby objąć to dziecko taką formą pomocy, co zapewni mu co? Możliwość uczenia się w takich warunkach, jakich to dziecko potrzebuje, a często jest to też oddech dla całej klasy, prawda? Bo jak mamy szalejącego ucznia, który nie funkcjonuje w ogóle w grupie, prawda? Bo jest tyle dystraktorów w klasie, że on w ogóle się nie skupia, to wyłączenie go z tej grupy na kilka zajęć i on pracuje indywidualnie i świetnie mu to służy, prawda? I tak samo mamy całą klasę, która sobie również dobrze radzi. Pomyślcie państwo często o zindywidualizowanej ścieżce w przypadku uczniów i uczennic z Ukrainy. To może też być bardzo dobra forma, bo na niektórych zajęciach ci uczniowie i uczennice będą świetnie sobie radzić, ale może będą takie przedmioty, na których sobie nie będą radzić i to też będzie powód do tego, żeby zapewnić im zajęcia w formie indywidualnej. Poproszę kolejny slajd. Tu mamy szkołę i dokładnie te same formy pomocy, ale mamy moje ukochane zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, które są już 5 lat w rozporządzeniu, a w bardzo niewielu szkołach odbywają się te zajęcia, a to jest również wymiar inkluzji. Zajmowanie się procesem uczenia się, przyglądanie się procesowi uczenia się jako zupełnie odrębna forma.
to nie są zajęcia specjalistyczne, spójrzcie Państwo, to jest jedna z form pomocy. Jeżeli mamy uczniów, którzy w ogóle nie mają żadnych strategii uczenia się, to zorganizujmy im takie warsztaty i tu też mamy zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Poproszę kolejny slajd. I kolejny, bo tu już przechodzimy do rozporządzenia dotyczącego organizacji kształcenia specjalnego i tu też chcę Państwu pokazać, czym jest inkluzja. Po pierwsze jest tym, że robicie Państwo diagnozę funkcjonalną, o której za chwilę powiem Państwu, też tylko zasygnalizuję, czym jest ocena funkcjonalna. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia to nie jest nic innego jak ocena funkcjonalna. W przypadku Państwa uczniów i uczennic z Ukrainy róbcie również wielospecjalistyczne oceny, jeśli ci uczniowie mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I takie schody, prawda, proceduralne, jak przychodzi taki uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Was, to jest taki, że powołujecie zespół, dokonujecie oceny funkcjonalnej, czyli wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, opracowujecie dla tych uczniów i uczennic indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i potem powołujecie zespół, który i potem zespół jakby pracuje i koordynuje nim wychowawca i potem dwa razy w roku dokonujecie znowu oceny funkcjonalnej, czyli okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Mówię o tym dlatego, że to się w 2017 roku pojawiło, a dzisiaj dopiero zaczynamy mówić o ocenie funkcjonalnej. Poproszę o kolejny slajd. I na tym slajdzie właśnie Państwo macie link do projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. Mnie naprawdę bardzo łatwo można znaleźć w internecie, bo ja się nazywam Ola Rodzewicz, ale mam też taki brand jak Facetka z poradni. Możecie przez tą Facetkę z poradni mnie gdzieś tam namierzyć i do mnie napisać. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, czy linki, o których ja dzisiaj mówię, prawda, czy informacje na temat nieodpłatnych szkoleń z edukacji włączającej, bo one się odbywają w całej Polsce i ruszą od września z kopyta te szkolenia. One są nieodpłatne w wymiarze 45 godzin. To jest naprawdę ogrom materiału. I tam poznacie Państwo właśnie ten jakby plan na kolejne lata, na przykład to, że z dniem 1 września 2023 roku mają zniknąć orzeczenia i opinie i zastąpić ma je cudowna ocena funkcjonalna, na którą ja szczerze bardzo, bardzo czekam. Poproszę kolejny slajd. A związane jest to z tym, że to już tego nie będę omawiała, to jeszcze kolejny i kolejny, bo już wiem, że przekroczyłam pewnie czas, a bardzo, bardzo chcę Państwu powiedzieć o tej... Ale proszę, bo rzeczywiście ważne, żebyśmy to mieli tak. Na grunt. Okej, to chciałam Państwu powiedzieć, że to tego nie będę omawiać, bo to są takie poziomy wsparcia w szkole, które są zawarte też w tym projekcie ustawy i Państwo sobie możecie to wyczytać tam. Ja tutaj bym Państwu niczego wielkiego nie odkryła. To jeszcze kolejny slajd, poproszę. A chcę powiedzieć o tak i jeszcze kolejny. A chcę powiedzieć Państwu o kontekście, ponieważ ocena funkcjonalna jest związana z tym, że doszliśmy do momentu w ogóle takiego, w którym chcemy ujednolicić język medyczno-edukacyjny, prawda? Dzisiaj Państwo sami wiecie, że macie orzeczenie z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, prawda? Macie na przykład w przedszkolu opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, macie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. No powiem Państwu, nie zazdroszczę. Na poziomie tworzenia tych dokumentów ja czasami gubię się w różnorodności zaleceń i tego, co gdzie powinno się pojawić, a w organizacji nie zazdroszczę. Ma zastąpić te wszystkie dokumenty jedna ocena funkcjonalna, a związana ona jest z ICF-em, czyli z tym, że mamy od bardzo dawna przetłumaczoną już pięknie na język polski międzynarodową klasyfikację funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, która mówi o ludziach w kontekście biopsychospołecznym. Czyli nie tylko w kontekście stanu ich zdrowia, ale również ich zdolności i cech i kontekstu środowiskowego. I dzisiaj całe działania, również we wczesnym wspomaganiu rozwoju, oparte są o kontekst taki rzeczywiście bardzo środowiskowy. Ja sama prowadzę szkolenia z routine-based interview, czyli takiego wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego. To jest świetne narzędzie do diagnozy potrzeb rodziny i planowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju. I to jest, ocena funkcjonalna powie nam coś więcej niż tylko taki protokół z badania, jak czasami Państwo dostajecie po badaniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Kolejny slajd poproszę. I to już dzisiaj jest również spójne z tym, że od 1 stycznia 2021 roku mamy ICD-11, a nie 10. I oczywiście Polska ma 5 lat na wdrożenie tej medycznej nowej klasyfikacji. I taka zmiana, z którą Państwo już albo się zetknęliście, albo za chwileczkę się dowiecie, to jest to, że z tej klasyfikacji ICD-11 znika zespół Aspergera. A co go zastąpi? Poproszę kolejny slajd. No właśnie, diagnoza różnicowa. Ocena funkcjonalna plus diagnoza różnicowa. Chcę powiedzieć Państwu, że jest dzisiaj tak, że niektórzy mówią, znaczy ja się nawet Państwu przyznam, że kilka lat temu, jak się spotkałam z panią dyrektor Neroy w Sulejówku, to się strasznie denerwowałam, bo jak usłyszałam słowo ocena funkcjonalna, to pomyślałam sobie, no tak, będziemy 10 lat się przyglądać dziecku, a potem się okaże, żeśmy nic tam się nie przyjrzeli, prawda? O co chodzi w ogóle z tą oceną funkcjonalną? No ale już teraz trochę więcej wiem i rozumiem, że w ocenie funkcjonalnej ta diagnoza nozologiczna czy różnicowa też musi się znaleźć. To chodzi o to, że Państwo jako nauczyciele w szkołach, przedszkolach będziecie to robić na pierwszym poziomie, tak? Czyli uznacie, czy w trakcie bieżącej pracy z uczniem dacie radę zaspokoić jego potrzeby. Jeżeli nie, to będziemy robić diagnozę pogłębioną w poradni, ale to wszystko będzie w jednym dokumencie, to się będzie nazywało ocena funkcjonalna, będzie zgodne z ICF-em, czyli z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia i z ICD-11, gdzie już nie ma zespołu Aspergera, tylko pojawiają się zaburzenia ze spektrum autyzmu i w charakterze pewnych dymensji one się pojawiają, czyli nie, że występuje albo nie występuje, tylko występuje w różnym nasileniu, tak? I mamy zaburzenia ze spektrum autyzmu na przykład i niepełnosprawność intelektualną i jakby zaburzone funkcjonowanie języka, albo mamy zaburzenia ze spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej. Wiecie Państwo, autyzm i zespół Asperger były takimi workami, do których się wrzucało trochę wszystko, prawda? A ocena funkcjonalna ma nam pokazać, jak ten człowiek funkcjonuje. I jeśli my chcemy mówić o inkluzji w edukacji, to my musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, prawda? My nie możemy tych ludzi ciągle segregować i wkładać do jakichś szuflad i teczek, tylko patrzeć, co to znaczy. Kasia ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale Kasia świetnie się komunikuje, bardzo sprawnie, prawda? Ona ma pewne nadwrażliwości na różne rzeczy, to ja o niej wiem i jest niezwykle sprawna intelektualnie. Ale mam Krzyśka, który też ma zaburzenia ze spektrum autyzmu i ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i też świetnie się komunikuje, prawda? Czy to jest coś zupełnie innego niż powiedzenie Kasia ma autyzm i Krzysiek ma autyzm, prawda? To są zupełnie inne kwalifikacje. I wiecie Państwo, nawet nam diagnostom dzisiaj w ocenie funkcjonalnej jest trudno przejść z tych naszych pięknych naukowych słów, które bardzo często mówią o zaburzeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej, do takiego nazwania tego, co to tak naprawdę jest, z czym ta osoba ma trudność. I my się tego wszystkiego będziemy przez najbliższe lata uczyć. Ta zmiana nie jest rewolucją, ona jest zmianą ewolucyjną, która ma podnieść jakość życia osób w nas wszystkich, tak? I jakby w tym kierunku będziemy szli. To kolejny slajd poproszę. Dlatego też pojawił się w naszych szkołach i przedszkolach ktoś taki jak pedagog specjalny. On jest jednym z elementów edukacji włączającej, bo tych projektów jest bardzo wiele, one idą kaskadowo. I ja wszystkiego po prostu nie jestem w stanie Państwu dzisiaj tak w tak krótkim czasie powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, zachęcam do kontaktu. I pojawili się ci nowi specjaliści nie na złość komukolwiek, tylko pojawili się dlatego, że pojawiła się w szkołach taka potrzeba, że mamy tych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami coraz więcej, prawda? Nie wyobrażam sobie dzisiaj, że ktoś mówi, że no tam, nie wiem, mam w grupie Kasię, Krzysia, kogoś tam i mojego kochanego autystyka, a słyszę to niestety nadal. Mówimy dzisiaj o zróżnicowanych potrzebach, mówimy o osobach i o ich potrzebach. Każdy z nas jest, a może stać się osobą ze zróżnicowanymi, albo może stać się osobą ze zróżnicowanymi potrzebami, prawda?
i ci specjaliści mają wspierać nas w zapewnieniu dostępności, my się mamy tego uczyć. To nie jest tak, że niektórzy mówią, te przepisy weszły za późno. Wiecie Państwo, zawsze by było za późno. Zawsze jest niewłaściwy czas. Projekty wdrożeniowe mają to do siebie, że trzeba jakąś datę graniczną postawić i zacznijmy to robić, ale podejdźcie do tego trochę na miękko. Ja dzisiaj mam okazję rozmawiać z kuratorami i z wizytatorami, bo szkolimy kuratoria oświaty również, jednostki samorządu terytorialnego. I muszę Państwu powiedzieć, że mówimy, że nie wyobrażamy sobie, że oni wejdą dzisiaj do szkoły, nie wiem, 15 czy tam 16 września i powiedzą, mówię, sprawdzam, czy zatrudniliście specjalistów, tylko pójdą i zapytają, w czym możemy Państwu pomóc. Tak? Ponieważ to jest projekt wdrożeniowy. Uczymy się na nowo zapewniać dostępność i mamy na to jeszcze ładnych parę lat, żeby się nauczyć tej dostępności. Ale jak słyszę, wiecie Państwo, że dyrektorzy dzwonią do mnie i mówią, a czy ja mogę teraz, no dobra, to wzięłam tego pedagoga specjalnego, on będzie robił całą rewalidację. No to nie jest idea edukacji włączającej. Ta osoba ma zajmować się inkluzją w szkole, rekomendować zasady dostępności dyrektorowi, doskonalenie radzie pedagogicznej, ma diagnozować potrzeby uczniów. Instytut Badań Edukacyjnych opracował cudowne narzędzia dla Państwa w tym zakresie do diagnozy funkcjonalnej, tak? Więc jak dacie rewalidację, to ta osoba nic więcej nie zrobi. I pamiętajcie te różnice. Ta osoba nie jest pedagogiem specjalnym do kształcenia specjalnego, tylko jej obowiązki, a w zasadzie zadania są zapisane w rozporządzeniu Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zupełnie innym rozporządzeniu, zupełnie. Pracuję też w projekcie wdrażającym pilotaż, który po tym pilotażu 640 asystentek i asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pojawi się w Polsce. No już pracują, z tego co wiem. Cudowne asystentki. Ja w województwie podkarpackim miałam okazję szkolić asystentki. Po prostu zakochałam się w tych kobietach. Uwielbiam je po prostu i myślę sobie, że jak one pójdą do szkół, to to jest cudownie. Bardzo się bałam tego, że osoba, która nie będzie miała wyższego wykształcenia i nie będzie nauczycielem, wejdzie do szkoły i będzie się zajmowała osobami z niepełnosprawnością, a tymczasem to są cudowne osoby. Więc jak Państwo będziecie mieli w szkole, w przedszkolu ucznia, uczennicę z niepełnosprawnością głębszą i będzie wymagała takich działań opiekuńczych, to zatrudnijcie asystentkę. Asystentka ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostępna forma już dzisiaj w inkluzji. Macie Państwo, znaczy były środki w ramach grantów dostępnej szkoły, ale mamy dzisiaj dostępne środki, jeśli chodzi o dostępny samorząd, cyfrowy samorząd, prawda? Korzystajmy też z tego. Ruszyły duże granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznej na nowe narzędzia do oceny funkcjonalnej i pracownicy poradni z tymi narzędziami pojawią się w Państwa przedszkolach i szkołach. Będziemy robić diagnozę, wdrażać działania postdiagnostyczne i potem badać po raz kolejny, żeby sprawdzić, czy ta nasza współpraca i diagnoza funkcjonalna lepiej działa niż ten poprzedni system. I zachęcam Państwa do korzystania z materiałów, które są dostępne, nieodpłatne, dostosowane do standardów WCAG na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Po więcej informacji oczywiście też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To jest chyba, Przemku, mój ostatni slajd, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest ostatni slajd. Mówiła do Państwa facetka z poradni. Rozumiem, że to jest ten awatar, pod którym można Cię znaleźć na Facebooku, tak, i w tych kanałach. Na LinkedInie i na Instagramie, tak. Mhm. Tak, jeżeli masz bezpłatną ofertę dla szkół, o której można się dowiedzieć czegoś więcej, to bardzo zapraszam, żebyś wkleiła na czacie jakiś dostęp do siebie, tak żeby nasi uczestnicy mogli zobaczyć. Natomiast ja też chcę powiedzieć, że udostępnimy wszystkim Państwu, którzy byli na webinarium, prezentację, więc te linki, które tam były na poszczególnych slajdach, będziecie mogli zobaczyć. No rzeczywiście wystąpienie Oli było długie, ale liczę na to, że ilość tych informacji i też osadzenie w prawie, które jest przecież ważne dla dyrektorów i dla dyrektorek szkół, ze względu na legalność funkcjonowania, a też uzasadnianie potrzeby różnych wydatków pracy nauczycieli jest tutaj szczególne i istotne.
Chcę teraz poprosić Jaśka Dąbkowskiego z Centrum Edukacji Obywatelskiej o informację na temat Szkoły Otwartości. I to jest też związane z tym, co zapowiadaliśmy w zaproszeniu do Państwa. Jeszcze powiem dwa zdania tylko, bo zapowiadaliśmy, że udostępnimy Państwu taki rodzaj checklisty, narzędzia, które za pomocą prostych pytań może odpowiedzieć, czy dostarczyć jakiejś szansy, czy przesłanek do odpowiedzi na pytanie, czy moja szkoła włącza, czy nie włącza. Oczywiście tych pytań, żeby ta odpowiedź była kompletna, było, musiało być bardzo dużo, ale wyobrażamy sobie, że czasem wystarczy, żeby się zorientować, tych pytań kilka. I taką checklistę Państwu dostarczymy w zaproszeniu, ale też wkleimy na czacie link do materiału, który jest fundamentem tego programu, o którym będzie mówił Jan, czyli Szkoły Otwartości, zwłaszcza w zakresie tych czterech filarów edukacji włączającej, tak jak my to rozumiemy. Cieszę się zresztą, bo jak słuchałem Oli, to mam wrażenie, że ten punkt widzenia jest bardzo, bardzo spójny, zwłaszcza w zakresie tego połączenia w edukacji włączającej potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z po prostu takimi osobami, które mają rozmaite wewnętrzne, zewnętrzne, okolicznościowe trudności i o które warto, żebyśmy zadbali. To już nie gadam, oddaję głos Jaśkowi. Dziękuję bardzo za głos. Jan Dąbkowski. Zgadza się, tak. Wypowiedź Oli Rodzewicz była rzeczywiście długa, ale jednocześnie mi też kilka rzeczy już wyjęła z mojej części, więc ja je tylko krótko wspomnę i przejdę do też konkretów tych czterech filarów zapowiadanych przez Przemka. Więc tak, więc chodziło właśnie o to, że chodziło o takie podejście do otwartości czy włączania szkoły, które zauważa każdą różnorodność. I każdy właśnie taką właśnie własność, która potrzebuje zapiekowania się po prostu. I o to chodzi, żeby właśnie z nimi aktywnie, poza tym, że się je zauważy, to jeszcze, żeby właśnie z nimi, z tymi różnorodnościami, żeby z nimi pracować. Poproszę o następny slajd. I właśnie tutaj są, żeby zauważać te różnice i podobieństwa, bo te podobieństwa też są w różnych sytuacjach między grupami, jednostkami. Więc to po prostu jest taka, żeby uważnie patrzeć na swoją szkołę, na również swoją kadrę pedagogiczną, nie tylko na dzieci i młodzież. Chodźmy dalej, Przemku. I tutaj to, co proponujemy, to jest właśnie taka koncepcja czterech filarów szkoły otwartej, która wskazuje cztery właśnie perspektywy, z których można ocenić właśnie, czy ta szkoła jest otwarta dostatecznie, czy może jeszcze są tutaj jakieś rzeczy, żeby nad nimi popracować. I jak najbardziej tutaj nie chodzi o to, żeby nagle wszystko, prawda, otworzyć wszystkie drzwi i okna i każdemu się przyjrzeć i każdym się zająć, tylko jak najbardziej małymi krokami cały czas po prostu się poruszać do przodu właśnie w stronę tej otwartej szkoły. I tylko na początek jeszcze też wspomnę, że ten koncept filarów szkoły otwartej powstał w ramach programu Social Szkoła Otwarta, zaopracowany przez Malinę Baranowską-Janusz, Agnieszkę Kozak-Oszczak i Małgorzatę Leszko w oparciu o koncepcję biblioteki wielokulturowej autorstwa Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej. To też są takie ważne elementy, bo to jest taki koncept, który się tutaj przez nasze różne projekty przechodzi i jest używany szeroko i jest takim fajnym właśnie spójnym systemem, jak można podchodzić do instytucji po prostu otwartej. I pierwszym filarem, jak tutaj widać, jest widoczność i takie pytania, które właśnie taką pierwszą checklistę podstawową, jaką można sobie właśnie przejść, to jest pytanie, kto jest widoczny w tej szkole, o kim mówimy, o kim się uczymy. No i tutaj chodzi o to właśnie, co wiadomo, z jednej strony podstawa programowa nam poddaje pewne ramy, wymagania, natomiast oczywiście pewne cele też można realizować poprzez dodawanie innych przykładów, innych mniejszości, innych grup, które być może są pomijane. Chodzi o to też, o kim mówimy w czasie spotkań szkolnych, jakie wizerunki czy symbole towarzyszą nam w szkole, co wisi na ścianach, prawda, co tutaj, o czym się mówi, a także o czym się robi projekty na przykład szkolne,
To często zależy od nauczycieli i nauczycielek, od czasami od projektów, w które się angażuje szkoła. Jakie wydarzenia też są związane z tożsamościami uczniów, uczennic, szczególnie tych właśnie mniejszościowych, ale także nauczycieli i nauczycielek, prawda? No bo tutaj wśród nauczycieli też bywa różnorodność dość duża. Czy są obchodzone pewne święta religijne, czy dni wiedzy o różnych tematach, prawda? Prawie codziennie jest jakiś dzień wiedzy o jakimś ważnym temacie. Pytanie właśnie, które mają większą uwagę, a które mniej, wiadomo, że nie można z jednej strony wszystkiego robić, ale może tak w jednym roku jedną rzecz o jednym temacie więcej powiedzieć, albo w jednym miesiącu o jednej rzeczy, w drugim o kolejnej, więc to jest taka rzecz, którą warto sobie ocenić, sprawdzić. Chodzi tutaj o przedstawienie mniejszości i ich punktów widzenia, po prostu żeby różne perspektywy w szkole były widoczne, szczególnie jeśli chodzi o te mniejszości czy te grupy, które są obecne w szkole. No wiadomo, że z jednej strony warto też mówić o całej różnorodności społecznej, bo to nas otacza i potem te dzieci, młodzież wyjdą z tej szkoły i znajdą się właśnie w tej różnorodności pełnej takiej, ale warto już zacząć od tej właśnie społeczności szkolnej. Drugi filar to wzmacnianie i tutaj takie podstawowe pytania to kto otrzymuje wsparcie, kto jest zachęcany do udziału. Ja zaraz o tym jeszcze dwa słowa więcej powiem. Może przejdę przez te filary i poproszę zaraz też o przełączenie na dalszy slajd. Trzeci filar to włączanie. Czwarty współpraca. I chodźmy może do kolejnego slajdu, tam będę pogłębiał jeszcze informacje o poszczególnych filarach. Tak, to jest już widoczność, o której wspomniałem, czyli z jednej strony zauważanie, a z drugiej strony jakoś tak pokazywanie też, jakoś rozmowa o tych obecnych grupach. Chodźmy do wzmacniania. Tutaj chodzi o to, żeby jak już się wzmocni, no bo tak, no bo te filary oczywiście są powiązane, to jest jeden budynek, szkoła otwarta, szkoła otwierająca się i te filary oczywiście nie są niezależne, one jak najbardziej się przenikają i też wzmacniają po prostu. I na przykład jeśli już mamy widoczne pewne grupy, no to potem jak już je widzimy i pokażemy, że one są w naszej grupie, te różne grupy indywidualności różnorodne, to łatwiej nam je wzmacniać między innymi, potem włączać w działanie, no i też tutaj nawiązywać współpracę, właśnie takie rozwijać, właśnie włączać się po prostu w różne szkolne inicjatywy. Więc przy wzmacnianiu ważne jest to, że jak już widzimy pewne cechy, tak, czy to są cechy sprawności, czy cechy kulturowe, czy jeszcze inne elementy różnorodności, to chodzi o to, żeby nikt się nie poczuł przez to, że jest niewidoczny, żeby nie poczuł się gorzej, nie poczuł się właśnie na marginesie, prawda? Czy to jest na sprawność, czy jakąś może chorobę, a może po prostu inną tożsamość, która właśnie jest przemilczana, jest niezauważana, żeby nikt przez to nie poczuł się właśnie bez kompetencji, bez takiej wartości, prawda? Tylko właśnie przez to, że widzimy te różne grupy, widzimy różnorodność, to jednocześnie możemy wzmacniać tą właśnie taką dawać pewność siebie, dawać właśnie większą odwagę też do tego, żeby brać udział w różnych działaniach szkolnych. Chodźmy do włączania. W włączaniu chodzi o to, żeby pokazywać te perspektywy przy decyzjach różnych szkolnych. Wiadomo, z jednej strony można decydować wspólnie o tym, gdzie pojedziemy na wycieczkę, gdzie klasa, jak klasa będzie, jak szkoła będzie się integrowała na przykład, ze względu właśnie na to, że być może dużo nowych osób jest w szkole, albo są pewne rzeczy takie, jakieś nowe tematy, różne mniejszości wchodzą, czy po prostu osoby z jakimiś nowymi tożsamościami wchodzą do szkoły. No i tutaj właśnie w jaki sposób tutaj fajnie to je włączyć, zintegrować, włączyć do działania całej społeczności. Przy włączaniu też chodzi właśnie o to, żeby właśnie decydować, włączać w decyzje, czy to właśnie takie o metodach może pracy, czasami jakieś kwestiach, nie wiem, koloru farby, prawda, na ścianach, no, czy właśnie, nie wiem, rodzaju naklejek, wcześniej już była mowa o naklejkach. Więc wiem, że w niektórych szkołach bardzo to jest szeroka sprawa, żeby właśnie takie rzeczy omawiać, w innych mniejsza, a wiadomo, że jeśli ktoś jest włączony w decyzję właśnie o tym, jak szkoła wygląda, jak funkcjonuje, no to wtedy też bardziej bierze to odpowiedzialność, bardziej się włącza. To na tym polega dawanie takiej pewnej decyzyjności, czy włączania w decyzję, żeby właśnie angażować. I chodźmy do ostatniego filaru, czyli współpracy.
I tutaj mamy na myśli to, że nie tylko się pracuje na rzecz, czyli na rzecz grup, dla grup, na przykład teraz właśnie ostatnio dużo wysiłku właśnie, żeby pomóc uczniom na przykład z Ukrainy tutaj dobrze funkcjonować w szkołach, no to jest też tutaj kluczowe w tym aspekcie jest też, żeby pracować z tymi grupami, czyli oczywiście, żeby wtedy się poradzić ekspertów na ten temat, żeby porozmawiać z rodzicami, porozmawiać z samymi uczniami, uczennicami. Tutaj to taka kwestia, prawda? Jeśli chodzi o jakąś kwestię sprawności czy jeszcze chorób, no to też właśnie, nie tutaj nie zakładać, że jak tutaj nowa osoba do nas dochodzi, no to będzie ABC, takie problemy wystąpią, tylko właśnie jak najbardziej chodzi o taką nawiązanie współpracy, zasięgnięcie wiedzy z tą grupą, z ekspertami ewentualnie i żeby tutaj nie robić tego właśnie ze swoimi jakimiś takimi no, założeniami, tylko po prostu zweryfikować założenia właśnie z tą daną grupą, mniejszością, czy też po prostu jakąś osobą nową, która się pojawia. Chodźmy dalej. I tutaj może wspomnę o tym już w tym momencie, że te cztery filary szkoły otwartej, my od nich zaczynamy dwa kursy internetowe, które są w ramach Szkoły Otwartości. Szkoła Otwartości to jest program, w niej są dwie ścieżki, chronię przed dyskryminacją i dbam o równość płci. I w ramach tych kursów internetowych, które są dla nauczycieli, dla nauczycielek, dla pedagogów, pedagożek, psychologów, bibliotekarzy, po prostu dla tej kadry pedagogicznej i tej właśnie wszelkiej zajmującej się uczniami i uczennicami, one są dla tych osób, żeby właśnie mogły tutaj sobie te różne rzeczy pogłębić jeszcze. I o tych filarach jest ten kurs i ten kurs jest pierwszy, dotyczy właśnie różnych takich procesów wokół dyskryminacji, ale też profilaktyki, jak otwierać, jak integrować klasę, jak ją wspierać w takim właśnie zespołowości. Tutaj też nawet dzisiaj jeszcze o godzinie 18 organizujemy webinar wspierający tworzenie zespołów klasowych, na który też mogą Państwo zaprosić swoje grona pedagogiczne. Chodzi o to, żeby po prostu od początku, ale także w trakcie roku szkolnego, żeby ta klasa była odpowiednio rozwijana, żeby czuła się bezpiecznie i też wobec tego, żeby też mogła reagować, jak cośkolwiek się niebezpiecznego, takiego destrukcyjnego dzieje w klasie. Dbam o równość płci. Ta ścieżka w Szkole Otwartości dotyczy szczególnie właśnie równości płci. Można sobie w niej zanalizować i systemowo w szkole, ale też w samej klasie, na ile stereotypy tutaj, na ile klasa czy szkoła jest wolna od stereotypów dotyczących płci, na ile tutaj ktoś przez te właśnie stereotypy czy uprzedzenia jakoś czuje się niebezpiecznie, na ile wpływa to właśnie na dynamikę klasy i też integrację. Więc tutaj sobie można ocenić, na ile właśnie każdy się czuje równo traktowany. To dotyczy oczywiście nie tylko uczniów i uczennic, ale także nauczycieli i nauczycielek, prawda? Jeśli ten systemowo podchodzimy do tego tematu i tutaj staramy się, żeby po prostu przez to, żeby mówić pewne rzeczy, żeby ustalać zasady, żeby mówić też o reagować na dyskryminację w odpowiedni sposób, żeby mieć takie procedury, które często istnieją w szkołach, żeby w ten sposób ta klasa, a potem szkoła była bezpieczna i też mogła reagować w razie czego, gdy coś się właśnie takiego niebezpiecznego dzieje. Te nasze działania odbywają się dzięki funduszom Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, fundusze EOG z programów Edukacja i program Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. Więc zapraszamy, one są bezpłatne, można się właśnie zapisać na naszej stronie, która tutaj zresztą już wcześniej była na czacie podawana. Więc bardzo zapraszam i dalej rozumiem, że oddaję głos Małgorzacie Sokołowskiej. Solowskiej. Bardzo Solowskiej, mi zależy na wystąpieniu Małgosi, bo jest dyrektorką szkoły, którą chyba widać za tobą, Małgosiu. Tak. Ponieważ to jest prawdziwa szkoła, a nie tylko zdjęcie w tle, to potrzebuję też takiej perspektywy ze środka, bo jak rozumiem, wszyscy jesteśmy blisko szkoły, ale nie jesteśmy dyrektorami szkół, a Małgosia jest.
I dlatego, mimo że niewiele nam rzeczywiście czasu zostało, bardzo Cię przepraszam, Małgosiu, to jednak dwa słowa powiedz o włączaniu, tak jak Wy to rozumiecie, w 9 Liceum w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę chociaż przez moment z Państwem się praktykami podzielić, ale bardzo serdecznie dziękuję moim przedmówcom, bo ja naprawdę z dużą atencją słuchałam tego wszystkiego i sama ciągle jeszcze myślę, że przed nami bardzo wiele rzeczy do zrobienia i że to faktycznie jest proces ciągle wdrażania, chociaż muszę przyznać, że w naszej szkole to wdrażanie idzie w moim odczuciu dosyć sprawnie. Ale to, na co chciałam Wam zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, to ekosystem, jaki mamy. Czyli mamy ucznia, mamy rodzica i mamy nauczycieli, mamy dyrekcję. To jest jeden wspólny ekosystem, który musi współgrać. Stąd ten pierwszy slajd, który był przed momentem i były dwa logotypy, był logotyp mojej szkoły i logotyp samorządu uczniowskiego, był tutaj bardzo kluczowy. Ja na przykład ciągle zachęcam jeszcze moją radę rodziców, żeby zrobiła swój logotyp, żebyśmy się posługiwali takimi trzema, żeby pokazywać, że faktycznie współdziałamy razem. To jest właśnie dosyć istotne, dlatego że na pewno takie włączanie uczniów, i ja nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o uczniach z Ukrainy, ale również o uczniach z różnymi potrzebami, jest bardzo istotne, o ile my wiemy i znamy przestrzeń, z jaką pracujemy i słuchamy tych potrzeb. W związku z czym nasza praca z samorządem jest taką pracą przede wszystkim na słuchaniu potrzeb uczniów i dokonywaniu czegoś bardzo wielkiego, bo diagnozy. Nie można mówić o włączaniu, jeżeli nie diagnozujemy i tak naprawdę robimy to stale naszych społeczności, ale nie tylko uczniów, ale również potrzeb rodziców, ponieważ to są ekosystemy połączone i nie można ich rozdzielić. W związku z czym pytanie do Państwa, czy robimy to stale, czy my tak naprawdę znamy ten nasz ekosystem, czy wiemy, jakich mamy uczniów w szkole, czy potrafimy, czy mamy narzędzia i czy daliśmy narzędzia naszym nauczycielom, czy my wymagamy później od nich informacji zwrotnej, czy to zostaje gdzieś tylko w jakiejś ukrytej sferze i wie psycholog, wychowawca, czy też wiedzą też inni nauczyciele. To jest całe to spektrum, które w tym momencie musimy tutaj postawić sobie to pytanie, czy my to robimy, żeby móc tak naprawdę tą edukację włączającą robić. No i to jest tak rzecz kluczowa, którą powiedziała Ola, to jest osoba i jej potrzeby. I gdy rozmawiałam z Przemkiem na początku, że będzie ten panel, bardzo się ucieszyłam, gdy Przemek powiedział mi jedną rzecz. Wiesz, bo włączanie to nie jest tylko edukacja włączająca w znaczeniu osoby z potrzebami takimi. Ja dodałam od razu tak, ponieważ to jest włączanie bardzo szeroko pojęte, dlatego że musimy popatrzeć również i to, co w tej chwili ja obserwuję, jest czasem traktowane po macoszemu uczniów zdolnych, tak? I żebyśmy nie wyłączyli tej grupy, robiąc inkluzję osób z szczególnymi potrzebami, żebyśmy zwracając uwagę na te osoby, nagle nie wykluczyli innej grupy, czyli właśnie tej, która ma kompletnie być może inne potrzeby i rozwija się w innych obszarach i sferach i potrzebuje absolutnie innego wsparcia, stąd te potrzeby i to włączanie dla mnie jest niesamowicie szeroko pojęte. I tak na dobrą sprawę, gdybym miała diagnozować bardzo dokładnie osoby w szkole, to nie ma osoby w szkole, której nie trzeba włączać do czegoś. Tak? Nie możemy patrzeć na włączanie, że to jest, włączamy dzieci, które mają jakieś spektrum, czy osoby, które są niepełnosprawne z jakiejś niedoskonałości swojej zdrowotnej, ale to jest bardzo szeroko pojęta rzecz i tak naprawdę nie ma tutaj przestrzeni, którą możemy pominąć. Tak? Więc to jest ta znajomość, ta wiedza, którą powinniśmy mieć na temat naszych uczniów i tak naprawdę jeszcze dodatkowo rodziców, czasami nawet dziadków. Proszę Państwa, to, co taki jest bardzo kluczowe, ja poproszę Przemku kolejny slajd, to słuchajcie, warunki jakie i możliwości my stwarzamy naszym uczniom, żeby oni partycypowali na tym etapie włączania, bo to, że my dorośli, my nauczyciele mamy być wiodącymi osobami w tym włączaniu innych uczniów, nie oznacza, że fantastycznie w tej roli osób, które będą nas wspierały i wspomagały włączanie się, będą nasi uczniowie. Dlatego, że tak naprawdę to oni nawzajem cały czas ze sobą przebywają i znają się i wiedzą najlepiej. Więc w tym momencie na tyle, ile my damy im przestrzeń do aktywnego włączenia się, ten proces właśnie
diagnozowanie osób i potrzeb i tak naprawdę wychodzenie jeszcze naprzeciw tym potrzebom będzie dosyć kluczowe. My niesamowicie pracujemy z samorządem, ale to nie oznacza, że samorząd stanowi wąską grupę, dlatego że w naszej szkole samorząd to jest każda osoba. Ma tylko reprezentantów, jakiejś tam postaci, która gdzieś tam się pojawia i przekazuje informacje dalej, ale samorząd uczniowski to są wszyscy uczniowie w szkole. W związku z czym to oni decydują też, na jakim etapie i w jakim momencie mogą udzielić wsparcia. I słuchajcie, fantastyczna sprawa w momencie, kiedy my już wcześniej mieliśmy osoby z innych krajów, mówię specjalnie z innych krajów, bo to nie tylko Ukraina, które były włączane i był mentoring uczniowski robiony. Natomiast tutaj od razu Państwu powiem, że w momencie, kiedy otworzyliśmy tak zwaną klasę przygotowawczą, u nas to się nazywa klasa zerowa albo klasa H, bo taką ma literkę, to natychmiast i to nawet wcześniej niż nauczyciele była informacja od uczniów, dobrze, to my obejmujemy tą klasę mentoringiem, co oznaczało, że to oni będą odpowiedzialni za, nie wiem, pokazanie nawet tego, co jest w szkole, oprowadzenie, zagospodarowanie czasu, pokazania, co można robić w czasie wolnym albo gdzie są jakiekolwiek programy, projekty. I to niesamowicie zagrało. Ci uczniowie tak naprawdę od pierwszego dnia otoczeni byli naszymi uczniami i nie było różnicowania, że to jest ktoś, kto dopiero przyjechał. Było natychmiastowe włączenie we wszystkie czynności i rzeczy. Przemku, może kolejny slajd. Słuchajcie, i to była rzecz, która zadziała się po 2 tygodniach od otwarcia tego oddziału. Były wybory do samorządu uczniowskiego. W tych wyborach już bardzo aktywnie brali udział właśnie uczniowie, którzy przyjechali z Ukrainy. My natychmiast budujemy ekosystem pokazania im, że nie jesteście osobną jednostką, jesteście naszą częścią, wspólnotą tego, co tutaj mamy, więc byli też kandydaci właśnie od nich, mogli brać udział w kampanii wyborczej, to się działo, my robimy takie rzeczy za pomocą tak naprawdę bardzo wielu narzędzi, bo i były wypowiedzi wprost, ale też były różne nagrania, filmy, debaty, więc w tym wszystkim mogli brać udział również w głosowaniu. I absolutnie nigdy nie przyszłoby nam do głowy, że dopiero oni u nas pojawili się w szkole i nie mają tego głosu. Więc jak gdyby od razu mieli tą informację zwrotną, my włączamy was we wszystko, w każdy jeden proces. Efekt był tego taki, że w momencie, kiedy oni zaczęli kształcić się w debacie, ponieważ tam były też osoby, które chciały brać udział w tych wyborach, to te osoby, to się przełożyło na to, że później brały udział w dużej konferencji, gdzie były prelegentami. Tak? Czyli już to ćwiczenie, te wszystkie rzeczy, które tutaj robimy, miały sens. Przemku, kolejny slajd, jeżeli mam. Bo ja teraz nie pamiętam, czy w końcu wsadziłam, czy nie. Dobrze. Słuchajcie, i tak naprawdę to był marzec, kwiecień, maj, na początku czerwca mieliśmy otrzęsinę i widać było, że wszystkie te elementy, które my tutaj robimy z tymi uczniami, czyli po pierwsze ich nie wyróżniamy, ale z drugiej strony cały czas włączamy, cały czas aktywizujemy, że biorą udział na przykład w niebieskich tramkach, które mieliśmy w Gdańsku. To jest taki projekt profilaktyczny związany z depresją, ale w pozytywnym aspekcie, czyli pokazanie pewnych pozytywnych aspektów, żeby nie dołapać, tylko właśnie wychodzić w drugą stronę. Więc to były wszystko te momenty, które pokazywały nam te momenty, kiedy możemy realnie powspółpracować razem. Ale to, co zdołaliśmy uzyskać przez taki tak naprawdę krótki okres czasu, to, że te dzieci zaczęły identyfikować się ze szkołą, że dla nich dziewiątka to oni, tak? Dziewiątka to my. I jak mówią o swojej szkole, to mówią o nas. O tym, że nie mają absolutnie problemu z prezentacją swojej klasy, że utożsamiają się, ale z drugiej strony utożsamiają się z placówką. Z drugiej strony to wszystko były takie momenty, kiedy mogli zaprezentować swoją kulturę. I co nas bardzo uderzyło na przykład, to, że klasy miały zrobić coś w stylu show i był pokaz mody konkretny związany z jakimś tam okresem, a oni oprócz tego pokazu zaczęli śpiewać, bo ich domeną na Ukrainie jest śpiew. I to są takie różnice czasem kulturowe, które nam pokazują, do których my potem wracamy, ale też wdrażamy i włączamy naszych uczniów do tego. I efektem tego na przykład jest to, że nasz samorząd już pewne rzeczy planuje pod kątem również tego, że oni mają inne potrzeby kulturowe, na przykład dotyczące śpiewu,
W związku z czym inne dni zaplanowane również w kolejnym roku szkolnym. To włączanie ma wiele, wiele możliwości, wiele przestrzeni. To są gry online'owe, które tworzymy ligi dla tych dzieci, które potrzebują innych rzeczy. Więc można by o tym opowiadać naprawdę godzinami, ale ja wiem, że jest 13:20, więc ja też pilnuję czasu, także bardzo ja już dziękuję, Małgosiu. Bardzo dziękuję, Małgosiu, za tą wypowiedź. Przeszliśmy przez ten wątek rzeczywiście w takim trochę ekspresowym tempie i robiąc rozmaite skróty. Mieliśmy też właściwie trzy osobne wypowiedzi. Ja za chwilę trzy osobne wypowiedzi trojga ekspertów. Za chwilę jeszcze spróbuję zadać pytanie, które będzie do wszystkich trzech skierowane, trochę związane z dobrymi praktykami, ale pewnie znajdzie się jeszcze coś do powiedzenia. Myślę, że dyrektorzy i dyrektorki czekają na rozmaite przykłady, pomysły, inspiracje. Mówiliśmy o tych filarach szkoły otwartej, na przykład o widoczności, która wyraża się w takich dosyć prostych działaniach, które w szkole mogą być realizowane albo nie. Chciałbym Was poprosić i zacznę od Oli, bo mówiła najdawniej, choć też i najwięcej, o przykład takiego działania, które służy widoczności rozmaitych grup uczniów i który wydał Ci się jakoś ciekawy, a widziałaś go na własne oczy. Czy przychodzi Ci coś takiego do głowy? Wiecie, z widocznością jest tak, że jeżeli kogoś wystawiamy na widok, to ktoś inny przestaje być widoczny. I ja mam trochę z tym kłopot i się przyznam. I ja tak rozumiem też inkluzję, że my w końcu przestajemy robić te przedstawienia. Wiecie, trochę my tak działamy w ogóle w edukacji, akcyjnie, prawda, że my coś wystawiamy i mówimy, teraz robimy, nie wiem, tydzień europejski, prawda, i jakby czymś naturalnym chciałabym, żeby się stało to, że mamy w programie to, o czym też piszecie w tym materiale, czyli to, że to jest jakiś proces ciągły, że my się zapoznajemy z różnorodnością. I że nie robimy takiej akcyjności na zasadzie, że kogoś wystawiamy na widok, prawda? Małgosia też bardzo pięknie o tym mówiła, że to się dzieje w sposób zupełnie naturalny. My mamy pewne standardy pracy i wiecie, w takim uniwersalnym projektowaniu edukacji wychodziło o to, że my mamy takie właśnie miękkie podejście, prawda? Że ja mam z tym kłopot i nazywam to bardzo jasno. Nie lubię akcyjności, nie lubię tych wszystkich świąt pieczonego ziemniaka w szkołach i przedszkolach, które mają pokazać, że oto dzisiaj obchodzimy jakieś tam święto, ale na co dzień nie będziemy tego szanować, prawda? Ja bym chciała, żeby to weszło do kultury pracy szkoły i przedszkola jako coś zupełnie naturalnego. Rozumiem, że chciałabyś, żeby widoczni byli wszyscy po prostu, a nie jakieś specjalne grupy, żeby każdy mógł się w tym odnaleźć. Jaśku, a ty co byś o tym powiedział? Tak, ja się nie opieram na metodę, bo to chodzi o metodę, żeby rzeczywiście wszyscy byli dostępni i to nie chodzi o to, wiecie, no tak jak, nie wiem, Święto Boże Narodzenie, Wielkanoc raz w roku i też o tym mówimy, i szczególnie te religijne symbole takie chrześcijańskie i katolickie tutaj u nas są wtedy widoczne. A fajnie, żeby chociaż raz jakieś inne też osoby, które znają inną religię, też miały swoje takie miejsce, o tym po prostu mówię, że czasami to jest jedna sytuacja, czasami to jest po prostu idealnie, żeby to po prostu było na co dzień, po troszku, po minutce dla każdego, żeby każdy codziennie mógł jakoś pokazać swoją właśnie sprawność, czy specjalność, czy właśnie jakąś pasję. Po prostu chodzi o to, że wiadomo, że to nie damy każdemu tej sceny codziennie, ale jednak, żeby każdy miał po troszku tego czasu i żeby po prostu różne osoby były widoczne. Żeby nie znikał. Tak. Widziałeś taki przykład w którejś ze szkół, z którą współpracowaliśmy? Właśnie na przykład tego rodzaju. Mm-hmm. No to są choćby właśnie wyciąganie tych właśnie, nie wiem, na przykład pokazywanie znanych kobiet, na przykład naukowczyń, albo jakichś takich właśnie robiących różne wyczyny, albo osób o różnych sprawnościach, czy w różnym stanie zdrowia, które też dokonują rzeczy takich, no zupełnie, wiecie, no specjalnych, czy też Polaków z różnych, którzy są z różnych, pochodzą z różnych kultur na przykład.
Więc chodzi o to, żeby jakieś takie łapać po prostu takie wątki, żeby pokazywać, że po prostu jak ktoś ma jakąś tam tożsamość, która jest jakaś niszowa, marginalna i często nie widoczna, to że to nie jest koniec świata, po prostu, że każdy ma takie same możliwości, że każdy ma po prostu może dokonywać takich rzeczy po prostu jak inni. Jasne, dzięki. Małgosiu, a ty coś a propos widoczności. Dobrze, ja podam dwa przykłady. Pierwszy to będzie taki przykład rzeczywisty, że w szkole funkcjonuje coś takiego jak Dzień Talentów. I nie mówimy tutaj o konkretnym talencie. Uczniowie, którzy się zgłaszają, którzy chcą być widoczni, chcą swoje talenty pokazać, w tym momencie mają tą przestrzeń. I słuchajcie, to naprawdę jest fantastyczna rzecz, bo bardzo często my absolutnie wcześniej nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, że ktoś na czymś się gra, ktoś składa kostkę, ktoś robi różne rzeczy, a naprawdę jest to wydarzenie w naszej szkole niesamowite i zawsze oczekiwane, tak? Gdzie, jakie talenty się ujawnią i one są naprawdę przeróżne, bo nie ma człowieka bez talentu. To cały czas tłumaczymy i mówimy, masz talent, może go nie odkryłeś, może w ogóle nie wiesz, że to jest talent, może musimy ci po prostu wskazać, że masz talent. Więc to tak wygląda. I druga, słuchajcie, ja rozumiem zawsze trudne rozmowy dyrektorów, gdy przychodzą do nich dzieci i mówią, musimy zrobić taki dzień albo taki dzień. Ja też miałam taką rozmowę w momencie, kiedy przyszli do mnie uczniowie i mówią, musimy zrobić, albo nie musimy, chcielibyśmy zrobić tęczowy piątek. To było... Była akcja Tęczowy Piątek. Ja tak, to był tylko chwila zastanowienia i popatrzyłam na nich, pomyślałam o potrzebach. I tak mówię do nich i pytam, Tęczowy Piątek, świetnie, dobrze, to kiedy robimy Dzień Hetero? Dla równowagi. Dlatego, że nie może być takiego wyróżnienia, że robimy jedno, a mamy inną warstwę społeczną, ta, która w tym momencie też istnieje w naszej szkole. W związku z czym dzieci powiedziały, nie, ale to bez sensu. Ja mówię, dlaczego bez sensu? Aha, no to w zasadzie my nie mamy takiej potrzeby, bo u nas nie ma w ogóle tego problemu. Zadałam pytanie, czy jest potrzeba, czy u nas w szkole odnośnie tolerancji jest problem w tej sferze. To była to diagnoza potrzeby, czy jest potrzeba, czy to była moda. I oni sami doszli do tego, że no nie, w naszej szkole nie ma tego problemu. Tak? My nie różnicujemy w ten sposób u nas uczniów i oni sami siebie też nie różnicują w ten sposób. Więc myślę, że to były dwa takie przykłady. Myślę, że ten drugi można wykorzystać właśnie, gdyby się miało taką rozmowę z uczniami, ale to jest ta kwestia właśnie potrzeby. Tak? Też zapytania, dziękuję. Czy my mamy potrzebę, bo może wtedy też zdiagnozujemy, czy mamy problem w szkole. Bardzo dziękuję też za tą twoją ostatnią wypowiedź i to, co Ola powiedziała na początku, bo to też pokazuje, że przepisy przepisami, programy programami, różne doświadczenia z zewnątrz są oczywiście ważne, ale i tak nikt nie zwolni nas z rozstrzygania takich wątpliwości, które się pojawią w dowolnym momencie i jakby źródła tego rozstrzygania prawdopodobnie nie znajdziemy ich w żadnym almanachu ani w żadnym spisie przepisów, tylko będziemy musieli sięgnąć do własnego zdrowego rozsądku, człowieczeństwa i całego szeregu takich ważnych rzeczy, o których też staramy się pamiętać. Ja dlatego myślałem o tych filarach, że wydaje mi się, że niezależnie od sprawdzania, na ile robimy wszystko to, czego wymaga prawo, to ważne jest też takie po prostu człowiecze spojrzenie na to, co to włączenie u mnie w szkole oznacza i dlatego bardzo zachęcamy Państwa, niezależnie od tego, że będziecie działali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, czego oczekuje od nas Państwo, że będziecie Państwo też pisali, myśleli w kategoriach po prostu takiej refleksji, jak my rozumiemy włączanie, czym jest dla nas włączanie wszystkich uczniów, a nie tylko tych, którzy mają szczególne potrzeby, na ile każdy uczeń czuje się u siebie. I dlatego zachęcamy do spojrzenia na te pytania, które są w materiale, o którym już wcześniej wspomniałem, tym o otwartej szkole, ale też przygotujemy dla Państwa w prezencie taki skrót tego materiału zawierający same pytania, które będą Państwo mogli zweryfikować. Wyślemy też prezentację, tak jak powiedziałem, dzięki temu będziecie mogli zajrzeć pod te linki, o których mówiła Ola Rodzewicz.
i sięgnąć na przykład do tych programów albo zainspirować się materiałami z platformy edukacyjnej. Liczę zatem, że Państwo będą mogli dzięki temu, o czym tutaj mówiliśmy, w jakiś sposób ułatwić nauczycielom zaangażowanie się w takie działania, które będą włączaniu się służyły. Jeszcze kilka słów i wiem, że już jesteśmy po czasie, tylko same informacje. Zapraszamy za tydzień na pierwsze seminarium sieci dyrektorskiej. To jest taka forma, w której rozmawiamy już bez prelegentów i bez ekspertów w grupach między dyrektorami. Taka po prostu wymiana doświadczeń między praktykami i praktyczkami. Bardzo serdecznie zapraszam. Dostaną Państwo zaproszenie. Zachęcamy do kontaktu z nami, czyli do pisania. No teraz na czacie to już pewnie mało czasu zostało albo nic, ale mamy adres specjalny do współpracy z dyrektorami i dyrektorkami. Dyrektorzy małpa.co.org.pl. Nie trudno się domyślić, że on temu właśnie służy. Zapraszamy do pisania do nas z wszelkiego rodzaju pomysłami, wątpliwościami, opiniami. Będziemy z tego korzystali w trakcie przygotowywania kolejnych webinarów. Tutaj jest informacja o tej naszej sieci, w której są formy webinariów, gdzie są prelegenci, eksperci, seminariów, gdzie dyrektorki i dyrektorzy są same. Spotkania te są bezpłatne. Organizujemy również inne formy, takie na przykład jak letnia szkoła dyrektorów, gdzie pewna odpłatność jest, ale związana głównie z pobytem i z wyżywieniem. I będziemy o tym wszystkim Państwa w trakcie informować. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę. Stale ją doskonalimy. Mamy nadzieję, że jest intuicyjna. Można tam uzyskać dostęp do rozmaitych programów. Mówiłem już o tym, więc nie będę się powtarzał, tym bardziej, że jesteśmy w niedoczasie. Na podstronie programy macie Państwo spisane wszystkie projekty, do których możecie zapisać siebie, nauczyciela, szkołę, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to działanie. O jednym przykładzie, zresztą na podobnym slajdzie mówił Jan Dąbkowski od nas. No i do zobaczenia, co tu dużo mówić. Zapraszamy za tydzień na seminarium, za miesiąc na kolejne webinarium, które będzie poświęcone kompetencjom, doskonaleniu, szeroko pojętemu temu obszarowi rozwoju szkoły. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim prelegentkom i prelegentowi i polecam się na przyszłość. Będziemy zapraszać do sieci dyrektorskiej. Bardzo dziękuję i do widzenia.